Modlę się, Panie, aby ta pieśń, że gdziekolwiek pójdziesz Ty, stała się prawdą w naszych ustach, Panie. Modlę się, Panie, aby ta pieśń stała się prawdą w naszym sercu, w naszym życiu, że gdziekolwiek Ty chcesz, abyśmy poszli, tam idziemy, Panie. Modlę się, Ojcze, o to, abyśmy nie chodzili za naszymi myślami, za naszymi pragnieniami, Panie, za naszymi marzeniami, ale żebyśmy chodzili za Tobą, Panie, i za Twoim Słowem. W imieniu Jezusa modlę się, Panie, o to dla każdej osoby, która tu jest, bo, Panie, Ty masz dla nas dużo lepsze rzeczy, Panie. Ty masz dla nas wodę życia, Panie. I modlę się, Panie, aby ta woda życia, Panie, była naszym największym pragnieniem, Panie. Aby ta woda życia wytryskiwała z nas ku żywotowi wiecznemu, Panie, dla życia innych ludzi. W imieniu Jezusa. Amen, amen, amen. Halleluja. Halleluja. Jezus powiedział, żebyśmy zabiegali o pokarm, który trwa, a nie ten pokarm, który ginie. Często tak jest w naszym życiu, że więcej zabiegamy o ten pokarm, który ginie, a tak mało starcza nam czasu, żeby zabiegać o ten pokarm, który trwa na wieki. O Jezusa, bo On jest tym pokarmem, bo On jest tym pokarmem, Jezus Chrystus. Alleluja. Wierzę, że On dzisiaj tutaj jest i że On mówi do niektórych z was tutaj na tym miejscu, ale też tam, gdzie jesteś, gdzie nas słuchasz, może w swoim domu, może właśnie się przebudziłeś. Jezus powiedział, abyśmy w Nim trwali w każdej chwili, w każdym momencie. I to życie chce nas ograbić z tego czasu z Panem Bogiem. I z tego powodu stajemy się słabi, z tego powodu stajemy się letni, z tego powodu stajemy się cieleśni. Ale Biblia mówi, że jeśli chcesz być uczniem Pana, to trwaj w Nim. Jeśli w Nim będziemy trwać i w Jego Słowie, wtedy prawdziwie będziemy uczniami Pana. Jeśli w Nim będziemy trwać, może nam się wydawać, że jesteśmy uczniami Pana, ale tak naprawdę to kiedy trwasz w Nim i trwasz w Jego Słowie, wtedy jesteś Jego uczniem. I wtedy możesz przynieść stukrotny owoc dla Pana. Gdziekolwiek pójdziesz, Panie, chcę iść za Tobą. Niech to dzisiaj będzie Twoją modlitwą. I czasem Bóg nas prowadzi przez doliny, czasem przez góry, ale czasem musimy przejść przez dolinę, bo Bóg wtedy umacnia naszą wiarę. Bóg wtedy czyni Cię silnym i wtedy stajesz się mocny w Panu. Nie wtedy, gdy jesteś na szczycie, ale wtedy, gdy jesteś w dolinie. I teraz chcę Cię zachęcić do tego, aby Twoja modlitwa w tym tygodniu brzmiała. Gdziekolwiek pójdziesz, Panie, ja chcę iść za Tobą. Amen? Amen. Niech Bóg was błogosławi. Śpiewaliśmy w tej piosence: Duchu, prowadź mnie, gdzie wiara nie ma granic. Daj mi chodzić nad wodami, gdziekolwiek mnie prowadzisz. Słuchajcie, właśnie taki jest nasz Bóg. Nasz Bóg nigdy nie prowadzi nas do jakichś małych miejsc, do jakichś biednych miejsc, ale On zawsze nas prowadzi dużo dalej, niż my widzimy. Dużo wspanialsze miejsca, niż my możemy sobie wyobrazić. Bo nasz Bóg jest Bogiem obfitości. Nasz Bóg jest Bogiem, który się troszczy o nas każdego dnia. Amen. On się troszczy o Ciebie. Nie wiem, jaki miałeś tydzień. Jakie miałeś ostatnie dni? Może miałeś kłopoty, może miałeś problemy, może przechodziłeś ciężki czas. Wiecie, teraz wiele osób nie ma pracy, ale chcę Ci powiedzieć, Bóg ma wszystko pod kontrolą. Absolutnie wszystko. Bóg ma wszystko pod kontrolą. Jego jest czas, Jego jest miejsce, Jego jest ostatnie słowo. Biblia mówi, że nawet ani jeden wróbel nie spadnie na ziemię i nie zginie bez Jego woli. Amen? Słowo Boże mówi, że nawet Twoje włosy na głowie są policzone. Nie musisz się o nic martwić. Słowo Boże mówi, spójrz na lilie, jakie są piękne, tak? Niczym się nie przejmują, jak się mają ubrać. Po prostu Bóg je tak przyodziewa, o ileż jesteśmy bardziej my ważni dla Boga i cenni. Chcę Ci powiedzieć, drogi przyjacielu, bracie, siostry, jesteś cenna, jesteś ważna dla Boga i Bóg chce Cię przeprowadzić zwycięską ręką, ponad wodami, ponad problemami i chcę, żebyś Mu zawsze ufał. Zawsze ufał, w każdym czasie. A kiedy ufasz, to masz otwarte serce. Mówisz, Boże, wszystko, co jest moje, należy do Ciebie. Ja chciałbym, abyśmy dzisiaj też złożyli Bogu taką ofiarę radości, ofiarę dziękczynną, dziękując Mu za to, że On ma wszystko pod kontrolą. Jeśli jesteś na tym miejscu, chcę Cię zachęcić, abyś złożył ofiarę dzisiaj. Jeśli oglądasz nas online, to również za moment będzie wyświetlony baner z numerem Kościoła. Możesz tam wysłać swoją ofiarę, wesprzeć Boże dzieło, Bożą pracę, to wszystko, co robimy tutaj w tym miejscu dla Jezusa, dla Jego chwały. Amen. A Biblia mówi, że Bóg zaspokoi wszelką Twoją potrzebę w Jezusie Chrystusie. Amen? Powiedz wszelką. Jesteś przed telewizorem, powiedz wszelką.
Wszelką twoją potrzebę Bóg zaspokoi, każdą, bo On ma moc. Amen. On jest wielkim, potężnym Bogiem, ma wszystko w swojej dłoni. Oddajmy Mu chwałę, moi drodzy, tam, gdzie jesteśmy, na tym miejscu, zaklaszczmy. A ja już teraz zapraszam Macieja i Agatę. Witajcie, kochani, jak dobrze być w kościele, w którym są ludzie. Cieszymy się, że jesteście, że przyszliście tutaj dzisiaj. Witamy również tych, którzy są z nami online. Machamy do was, tak? Tam przed monitorami, gdzie jesteście, gdzie nas słuchacie. Cieszymy się, że jesteście. Być może wy macie troszeczkę więcej luzu i swobody. My tutaj musimy stosować się do pewnych ograniczeń, które mamy narzucone odgórnie. Jesteśmy niestety w maseczkach, w rękawiczkach i zachowujemy pewien dystans. Ale zobaczyłam dzisiaj na uwielbieniu, że jest też plus tej sytuacji, że mamy więcej miejsca, żeby uwielbiać Boga w taki sposób wolny, w jaki chcemy i w jaki lubimy. A ponieważ pewne obostrzenia już zostały troszeczkę poluzowane, że tak się wyrażę, możemy się spotykać w kościele na wspólnej modlitwie. Dlatego zapraszamy was bardzo serdecznie w najbliższą środę na 19:30 na godzinę modlitwy. Możemy się w końcu spotykać nie przed ekranami, ale tutaj w kościele w Dolnej Kaplicy, więc zapraszamy serdecznie. Jeżeli nie możesz być, wyślij do nas swoją prośbę modlitewną na adres biuro@shoreline.pl. My będziemy modlić się w twojej intencji. Jeżeli już kiedyś się o to zwróciłeś i jestem pewny, że Bóg cię wysłuchał, prosimy o informację zwrotną, czy mamy dalej prosić Pana, bo Bóg w Ewangelii powiedział, proście, a będzie wam dane, czy też mamy już dziękować Bogu za to, że jest dobry i że nas kocha. A w najbliższą sobotę wydarzenie, które praktykujemy od dłuższego czasu w naszym kościele, to są pokoje uzdrowień. I nawet w czasie tej pandemii Bóg oczywiście nie był w żaden sposób ograniczony, nie miał żadnych ograniczeń, uzdrawiał. Modliliśmy się i spotykaliśmy się w pokojach uzdrowień online, ale teraz możemy się już spotkać osobiście, więc jeżeli chorujesz, z czymś się zmagasz, albo ktoś z twoich bliskich, z rodziny, znajomych, z czymś się boryka, możesz przyprowadzić tą osobę w sobotę 30 maja o godzinie 10:00. Spotykamy się tutaj na miejscu, ale prosimy bardzo, żebyś nas wcześniej o tym powiadomił, że będziesz. Możesz to zrobić również przez stronę kościoła www.shoreline.pl albo zarejestrować się na adres biuro@shoreline.pl. Będzie oczywiście też wyświetlony baner. Zapraszamy was w najbliższą sobotę. Niektóre ograniczenia wciąż trwają, dlatego jeszcze nie mamy zajęć kościoła dziecięcego, ale ci wszyscy z was, którzy mają dzieciaki, które na co dzień uczestniczą w naszych zajęciach, tym z was przypominam, że o 12:15 dzisiaj, czyli za 17 minut, zaczynają się zajęcia kościoła dziecięcego. Online będzie je prowadził wujek Adam, więc jestem przekonany, że będzie mnóstwo zabawy, mnóstwo uśmiechu i mnóstwo Bożego Słowa. A teraz już zapraszamy pastora Tomasza. Ja nie wiem, czy wszyscy mnie już widzą i słyszą. Pozdrawiam tych, którzy nas oglądają przez internet już od dłuższego czasu. Chyba już od marca jesteśmy połączeni z wieloma osobami przez internet. Ja szczególnie serdecznie witam tych, którzy są też tutaj. Kościół Shoreline, rodzina Shoreline. Jeszcze ciągle nie widzę pewnych twarzy, które już powinienem chyba zobaczyć na naszych spotkaniach. A więc teraz szczególnie do tych, którzy są częścią rodziny Shoreline, chcę ci powiedzieć, tu jest bezpiecznie. A więc możesz już przychodzić na pierwsze lub na drugie nabożeństwo. Zachęcam też na godziny modlitwy, bądź z nami tutaj, dlatego że Bóg nic innego nie robi, jak w odpowiedzi na modlitwę. Jeżeli będziemy się modlili, jeżeli będziemy szukali Boga, On przyjdzie i objawi swoje królestwo, swoją moc i swoją chwałę w naszym życiu. A więc możemy już tutaj się spotykać razem. Prawdopodobnie w czerwcu otworzymy również kawiarnię, a więc chciałbym z niektórymi z was już po tych kilku miesiącach przerwy, no tak naprawdę nie z którymi z wami, ale z wszystkimi chciałbym się napić kawy. A więc do zobaczenia za tydzień, a póki co mamy kolejne nasze nabożeństwo i ostatnią część nauczania z serii Kultura Wiary. To już jest trzecie nauczanie i dzisiaj śpiewaliśmy w oceanach, moja wiara
się umocni w obecności Twojej. I to jest właśnie to, że gdy jesteś w Bożej obecności, Twoja wiara jest wzmocniona, Twoja wiara jest umocniona w Bożej obecności. Potrzebujemy Bożej obecności w naszym życiu, aby nasza wiara była wzmocniona. I myślę, że właśnie to się dzieje właśnie wtedy, gdy spotykamy się razem, gdy uwielbiamy Pana, gdy modlimy się razem, gdy czytamy Słowo i gdy słuchamy Słowa. Twoja wiara się umocni. Zawsze, gdy jesteś w Bożej obecności, możesz być pewny, że Twoja wiara zostanie wzmocniona. Chcę teraz się modlić o to dzisiejsze trzecie nauczanie. To już jest ostatnie z cyklu Kultura Wiary i wierzę, że te trzy nauczania przyniosą Ci wiele wzmocnienia, zachęty, inspiracji do życia w wierze. Ojcze w niebie, modlę się teraz o każdą osobę, która nas słucha. Modlę się o siebie, modlę się, abyś uczył nas chodzić w wierze, abyś nas uczył chodzić, Panie, w Twojej obecności, abyś nas uczył chodzić w Twojej bliskości, Ojcze. I Panie, modlę się dzisiaj, abyś rozpalił w naszych sercach głód, abyś rozpalił w naszych sercach jeszcze większy głód Boga, abyś rozpalił w naszych sercach jeszcze większy głód Bożej obecności. Ojcze, Panie, abyśmy mogli, tak jak Ty przeznaczyłeś nas, mogli żyć w wierze. Ojcze, to jest moją modlitwą dla siebie, dla rodziny Shoreline i dla każdej osoby, która nas ogląda przez internet w imieniu Jezusa. Amen. Amen. Pamiętacie, kiedy zaczynaliśmy nasze nauczanie, zaczęliśmy od pewnej historii, która opisywała Jezusa razem z uczniami na jeziorze w czasie burzy. Pamiętacie to nauczanie? To było pierwsze tytuł tego kazania, Sprawiedliwy z wiary żyć będzie. I o, tutaj się trochę rozlało. Okej, dzięki. Dzięki za pomoc. Mówiliśmy wtedy o tym, że Jezus wypłynął z uczniami na morze, na jezioro i w pewnym momencie pojawiła się burza i w czasie, kiedy fale zalewały łódź, kiedy wicher wiał, w tym momencie uczniowie wołają do Jezusa, budzą Go i mówią, Panie, giniemy. I wtedy to, co zrobił Jezus, to Jezus popatrzył na falę, popatrzył na to, co się dzieje wokół Niego i przemówił do wichru i przemówił do fal. I wszystko się uciszyło. Ciekawe jest to, co wtedy Jezus powiedział. Gdzie jest wasza wiara? I myślę, że to jest dobre pytanie. Od tego zaczęliśmy nasze nauczanie na temat kultury wiary. Dlatego, że tak naprawdę wiara uczniów była na dziobie łodzi. Tak naprawdę wiara była blisko nich. Jezus był tak blisko nich, a więc to w Nim była odpowiedź na ich potrzeby. To w Nim była siła do tego, aby uciszyć burzę. To w Jego imieniu była moc do tego, aby oni mogli przemówić. Ale uczniowie zamiast przemówić do fal, aby przemówić do tego wichru, oni przemówili do Jezusa. Oni mówili do Jezusa, a Jezus mówił do wichru. I tym się różniła wiara Jezusa od wiary uczniów. A więc to, co potrzebujesz wiedzieć, to, że wiara jest blisko Ciebie. Dlatego, że wiara jest w Chrystusie. Jezus jest sprawcą i dokończycielem naszej wiary. Kiedy On żyje w Tobie, a Ty żyjesz w Nim, to jest źródło wiary w Twoim życiu. Tak naprawdę wiara, ona przychodzi do naszego życia przez bliskość z Panem Jezusem. Tak więc nie musimy szukać więcej wiary. Ty i ja potrzebujemy szukać więcej Jezusa. Nie potrzebujesz szukać więcej wiary. Ty potrzebujesz szukać więcej Jezusa. Jeżeli On jest sprawcą i dokończycielem wiary, jeżeli On był tak blisko uczniów i ta wiara była w Nim, to potrzebujesz szukać więcej Jezusa. Gdy będziesz blisko Niego, Twoja wiara się umocni. Tak śpiewaliśmy w tej pieśni. Twoja wiara się umocni w mojej obecności, w Bożej obecności. To jest właśnie to, co powoduje, że nasza wiara idzie do przodu. Dzisiaj będę mówił na temat języka albo mowy kultury wiary. To jest dzisiaj tytuł tego dzisiejszego mojego nauczania. Język kultury wiary. Pamiętacie, kiedy Jezus przemówił do wichru i do wiary, On przemówił w autorytecie, w tej wierze, która była w Nim. I jeden z fragmentów w Bożym Słowie, zapisany on jest w 2 Koryntian 4,13, będzie prawdopodobnie to również wyświetlone. Czytamy tutaj w tym fragmencie 2 Koryntian 4,13, mając zaś tego samego ducha wiary, zgodnie z tym, co jest napisane, uwierzyłem, dlatego przemówiłem, wierzymy i dlatego mówimy. Proszę zwróć uwagę, Paweł mówi, mając tego samego ducha wiary, tego samego, którego miał Jezus. Jezus mówi, jeżeli mamy tego samego ducha wiary, który był w Chrystusie, to możemy mówić do fal, możemy mówić do okoliczności i one się zmienią.
A więc to jest ważne, żebyśmy zrozumieli, że Bóg tego samego ducha wiary, który był w Jezusie, dał nam. Ten sam Duch Święty, który był w Nim, ten sam Duch wiary jest w nas. Dlatego, że wiara pochodzi od Jezusa. Jezus, kiedy wyszedł z wody Jordanu, został napełniony Duchem Świętym i został wypełniony Duchem wiary. Ten sam Duch wiary nas napełnił, kiedy zostałeś ochrzczony Duchem Świętym, a jeżeli nie, to potrzebujesz o to się modlić. Jeżeli zostałeś ochrzczony Duchem Świętym, masz Ducha wiary. Tego samego, który miał Jezus. I tak jak Jezus mógł mówić do wiatru, mógł mówić do wichury, mógł mówić do okoliczności i rzeczy, które są wokół Niego. On mógł zmieniać te rzeczy przez to, co mówi. My często wypowiadamy to, co widzimy, ale tak naprawdę Bóg chce, abyś mówił do rzeczy, które widzisz, aby one mogły się zmienić. I tak postępował Jezus. Więc mając tego samego ducha wiary, mówimy, dlatego że wierzymy. I ten fragment mówi z 2 Koryntian, uwierzyłem i dlatego wierzymy i dlatego mówimy. A więc jedną z pierwszych rzeczy, która ma miejsce w naszym życiu, kiedy nawracamy się do Boga, kiedy przyjmujemy Chrystusa, to jest zmiana w naszej mowie. To jest pierwsza rzecz, która zazwyczaj ma miejsce, gdy przyjmujemy wiarę, gdy przyjmujemy Chrystusa, gdy przyjmujemy Ducha Świętego. To, co Bóg zmienia, to zmienia naszą mowę. Kiedy ja nawróciłem się, to jedną z rzeczy, którą Bóg zmienił w moim życiu, to zmienił mój język. Kiedyś wcześniej, zanim poznałem Jezusa, dość często klnąłem. Można powiedzieć, że mój język nie był zbyt ładny. Wkładałem wiele przerywników, takich niepotrzebnych przerywników i można powiedzieć, nie kontrolowałem mojego języka. Ale kiedy nawróciłem się, to moment, w którym Jezus zamieszkał w moim życiu, to był moment, w którym On usunął wszystkie przekleństwa. Nie musiałem się nawet szczególnie starać, po prostu w moim sercu zamieszkał Jezus Chrystus. Kiedy uwierzyłem, moja mowa się zmieniła. Od tego momentu przestałem klnąć. I tak to już 35 lat, jak ani razu nie zaklnąłem. Możesz uwierzyć lub nie, możesz spytać moich bliskich, ale ani razu nie zaklnąłem od 35 lat. Jak to możliwe? Dlatego, że Jezus tam zamieszkał. On zmienił mój język. Ale tak naprawdę, kiedy przestajesz klnąć po tym, jak uwierzyłeś w Pana Jezusa, kiedy przyjąłeś do swojego serca Zbawiciela, to tak naprawdę to jest dopiero początek. To jest dopiero, to jest takie przedszkole w mówieniu. Jest ciekawe miejsce, pochodzi ono z pierwszego listu do Koryntian, 13 rozdział, pierwszy werset, gdzie apostoł Paweł mówi, że kiedy byłem dziecięciem, mówiłem jak dziecko, myślałem jak dziecko i rozumowałem jak dziecko. Gdy stałem się mężczyzną, zaniechałem dziecięcych spraw. Apostoł Paweł mówi tutaj o pewnym okresie, w którym był na początku, kiedy był duchowym niemowlęciem. Tak naprawdę to słowo, gdy byłem dziecięciem, to jest słowo z greki, które w grece brzmi nepios, co nie wiem, czy to dobrze wypowiadam, ale to określenie mówi o okresie niemowlęcym, o dziecku w okresie niemowlęctwa. Paideo mówi o dziecku, które już jest trochę starsze, a Chyjos to mówi już o dojrzałym synu. A więc apostoł Paweł mówi o okresie, kiedy był niemowlęciem. Kiedy jesteś niemowlęciem duchowym, kiedy przyjmujesz Jezusa, jedną z pierwszych rzeczy, która się zmienia, to zmienia się twój język. Ale zazwyczaj przestajesz mówić pewne rzeczy, przestajesz klnąć, przestajesz mówić pewne rzeczy, które są niewłaściwe. Natomiast kiedy zaczynasz wzrastać, to Bóg prowadzi cię do pewnej dojrzałości w mówieniu. I tą dojrzałością jest wypowiadanie słowa wiary w każdej okoliczności i w każdej sytuacji, bez względu na to, co się dzieje w twoim życiu. I kiedy stajesz się dojrzałym człowiekiem, to ty nie mówisz w oparciu o to, co widzisz, ale ty wypowiadasz słowa, aby zmieniać i kształtować, kreować to wszystko, co jest wokół ciebie w twoim życiu. Dlatego też Słowo Boże mówi, kiedy byłem dziecięciem, mówiłem jak dziecko, myślałem jak dziecko i to ostatni fragment mówi, decydowałem jak dziecko. To słowo rozumowałem, to tak naprawdę mówi o decydowaniu. Decydowałem jak dziecko, ale kiedy stałem się dojrzały, kiedy doszedłem do miejsca dojrzałości, ja zaniechałem tego, co dziecięce. Więc potrzebujesz zaniechać pewnych rzeczy. Myślę, że wielu z nas potrzebują przyjrzeć się swojej mowie i sprawdzić, czy nasz język, czy nasza mowa jest mową Królestwa Bożego. Czy mówimy w taki sposób, jak Jezus mówił. Czy nasz język jest taki, o jaki Bogu chodzi, abyśmy używali go, stosowali i
i wypowiadali. Pamiętam, jak któregoś dnia przyjechała do nas Wieruszka. To był taki szczególny okres, kiedy ona miała 3 lata. Myślę, że w tym czasie dzieci bardzo fajnie zaczynają mówić. I nie wiem, w jakim wieku jest teraz, chyba 4 lata ma Jeremiasz, tak? 3,5. To jest taki fajny okres, że te dzieci zaczynają mówić i można powiedzieć, że mówią czasami bardzo śmiesznie. To nie są już niemowlęta, to nie są już takie malutkie dzieci, ale zaczynają mówić i te ich mówienie czasami jest bardzo śmieszne. Pamiętam, jak Wieruszka do nas przyjechała i w pewnym momencie mówi: dziadku, ja lubię, jak mnie przytulasz, dlatego że tata mnie przytula. Wtedy Asia spytała się, a dlaczego jest tak ważne, żeby tata cię przytulał? Dlaczego lubisz, żeby tata cię przytulał? I ona wtedy powiedziała, bo kiedy tata mnie przytula, to jest ważny dokument. Więc przytulanie jest ważnym dokumentem. Myślę, że dziecko sobie gdzieś tak poukładało i zobaczyła, że poprzez przytulanie ona otrzymuje jakiś dowód miłości. A więc było to ciekawa myśl, ale wyrażona w sposób dziecięcy. Wyrażona w taki sposób, jak to dzieci wyrażają. Zobaczyłem, że jest wiele w internecie takich ciekawych wypowiedzi dzieci i znalazłem taką jedną ciekawą wypowiedź, gdzie matka pisze o swojej córce Nadii. Któregoś dnia mama wybrała się z Nadią do sklepu. No jak to dzieci, Nadia zaczęła coś wyciągać z półki i mama mówi do Nadii: Nadiu, odłóż to, to jest krem dla kobiet w ciąży, nie potrzebuję tego. I wtedy Nadia mówi: w ciąży? No to takie, które się spodziewają dziecka. Wtedy Nadia popatrzyła na mamę: to ty się mnie nie spodziewasz? Ta sama Nadia któregoś dnia siedziała w bezruchu, nic nie mówiła. Mama się nie zaniepokoiła, dlatego że to jest dziwne zachowanie dla 3-latki, że tak siedzi i nic nie mówi. I pyta, co ona robi? A wtedy Nadia odpowiedziała: bawię się w babcię Helenkę. Wtedy mama mówi: no ale babcia Helenka już nie żyje. Wtedy Nadia popatrzyła na mamę: dlatego nic nie mówię i nic nie robię. Oczywiście to jest jeden z tych czarnych humorów, czarnych żartów. Ale myślę, że wiele razy nasze mówienie jest podobne. Kiedy byłem dziecięciem, mówiłem jak dziecię, myślałem jak dziecię i decydowałem jak dziecię. Ale kiedy dorosłem na męża, to stałem się już dojrzały, zaniechałem pewnych rzeczy. Myślę, że potrzebujemy zaniechać takiego dziecięcego mówienia. Musimy mówić we właściwy sposób, musimy zacząć wypowiadać właściwe rzeczy. Takie, jakie Bóg chce, abyśmy wypowiadali. I mam pewną historię, którą dzisiaj chciałbym przeczytać wam. O niej już mówiłem w tamtym tygodniu, albo zapowiedziałem ją. Jest to historia 12 wywiadowców, których Bóg wysłał do Kanaanu. Jest to bardzo ciekawa historia i na przykładzie tych wywiadowców chciałbym, żebyśmy zobaczyli różnicę między kulturą wiary a kulturą niewiary. Przyjrzymy się, jak wygląda kultura niewiary i zobaczymy, jak wygląda kultura wiary, to znaczy, jaki jest język kultury niewiary i język kultury wiary. I również, jaka jest Boża reakcja na te dwie kultury. Możliwe, że odnajdziesz siebie w którejś z tych dwóch grup ludzi. A więc zobaczmy Księga Liczb, inaczej 4 Księga Mojżeszowa. Będziemy czytali rozdział 13 i w tym fragmencie czytamy, że Bóg przemówił do Mojżesza i powiedział mu, aby wysłał zwiadowców do Kanaanu, aby obejrzeli ziemię, którą zamierza dać synom Izraela. W związku z tym, zgodnie z poleceniem Pana, Mojżesz wysłał zwiadowców na pustynię Paran. Wszyscy posłańcy byli naczelnikami wśród Izraelitów. To jest bardzo ciekawe, co tutaj na początku tej historii czytamy, że Bóg wysłał albo kazał wysłać liderów. Naczelnicy rodów to byli liderzy. A więc czytamy tutaj, że to liderzy poszli, aby obejrzeć ziemię, którą Bóg zamierzał dać Izraelitom. To mówi nam o tym, że Bóg składa odpowiedzialność za to, czy pewne rzeczy, które są w Jego sercu, które On zamierza, staną się naszą własnością, składa tę odpowiedzialność na liderach. To od liderów, od tego, czy liderzy w Kościele, ci, którzy są liderami małej grup, ci, którzy są liderami służb, ci, którzy są starszymi przywódcami w Kościoła, to od nich zależy, czy oni uchwycą kulturę wiary. I jeżeli oni chwytają tą kulturę wiary, to ta kultura wiary rozleje się na cały Kościół. Ale jeżeli liderzy
dwuzwiadowcy reprezentują liderów, to byli naczelnicy, to byli przywódcy. Jeśli liderzy, oni nie chwycą kultury wiary, nie będą żyli w kulturze wiary, tylko w niewiary, to się również rozleje na cały lud. A więc kiedy jesteś liderem w Kościele, jeżeli jesteś przywódcą w Kościele, to jest twoja odpowiedzialność, aby wprowadzić kulturę wiary do swojego życia. A jednym z elementów tej kultury jest twoja mowa. Twoja mowa musi się zmienić. Jeżeli jesteś liderem, jeżeli jesteś przywódcą, to znaczy, że jesteś dojrzały. Musisz zaniechać niedojrzałego mówienia. Musisz zaniechać mowy, która jest mową niewiary. Musisz zacząć wypowiadać słowa wiary. To jest dokładnie to, co możemy zobaczyć na przykładzie tej historii. To, co jest ciekawe, to to, że kultura wiary, ona nie zmienia rzeczywistości, w jakiej jesteśmy, ale ona zmienia sposób, w jaki patrzymy na rzeczywistość. Mówiłem o tym, gdy miałem pierwsze kazanie na ten temat. Kultura wiary, ona nie zmienia rzeczywistości. Jeśli Kościół żyje w kulturze wiary, to on będzie żył w pewnym środowisku i rzeczy, które są w danym momencie, w danym sezonie, będą miały wpływ na nas. Tak samo i również Kościół w czasie pandemii, można powiedzieć, że nie został w jakiś sposób ochroniony od rzeczy, które dzieją się w społeczeństwie. Te obostrzenia i wszystkie zmiany, które dzieją się na świecie, które dzieją się w Polsce, również nas dotykają. To dotyczy również kwestii finansów, kwestii pracy, kwestii zdrowia, kwestii relacji. To dotyczy każdej sfery. Ale to kultura wiary ma wpływ na to, w jaki sposób zareagujemy, w jaki sposób patrzymy na wszystko, co jest wokół nas. Myślę, że tym może się różnić człowiek wierzący od niewierzącego. Tym się różni też człowiek wierzący, który ma kulturę wiary, od człowieka wierzącego, który nie ma kultury wiary. Dlatego, że kultura wiary nie jest związana z tym, że się nawracasz i wierzysz w Boga. Kultura wiary wypływa z tego, że zaczynasz myśleć jak Bóg. Zaczynasz rozumować jak Bóg. Zaczynasz wypowiadać słowa tak, jak Bóg wypowiada. A więc przyjrzyjmy się teraz tym dwóm grupom ludzi. Reakcja kultury wiary i reakcja kultury niewiary na to, co zobaczyli wywiadowcy. Przez 40 dni 12 liderów, czyli 12 naczelników, oglądało ziemię Kanaan. Oni słuchali tych samych rzeczy, oni widzieli te same rzeczy, a więc oni przyglądali się tej rzeczywistości, którą Bóg dla nich przygotował, z którą się spotkali, ale 10 widziało rzeczywistość inaczej niż 2. To, co oni zobaczyli, inaczej na to zareagowało 10 wywiadowców, a inaczej 2 wywiadowców. Zobaczmy, co powiedziało tych 10. 13 rozdział i werset 27. Przyszliśmy do ziemi, do której nas wysłałeś i przekonaliśmy się, że rzeczywiście opływa ona w mleko i miód. Zobacz, to są jej owoce. Jednakże, powiedzcie ze mną, jednakże, to znaczy, widzieliśmy tą ziemię, faktycznie jest dobra. Faktycznie to, co Bóg ma dla nas, jest dobre. Ale wiele razy tak jest w naszym życiu, że Bóg przygotował dla nas coś fantastycznego. On ma dla nas fantastyczną przyszłość. On ma dla nas jakiś plan. On chce coś dokonać z nami, przez nas. Ale, pojawia się ale. I tutaj to ale ich powstrzymało przed tym, co Bóg miał dla nich. Tak, to dobra ziemia, ale nie dla nas. Tak, to dobra ziemia, ale Bóg jest zbyt słaby i zbyt ograniczony, aby nam ją dać. Tak, to dobra ziemia, ale czy Bóg jest naprawdę tak dobry i wierny, jak o nim mówicie? Tak, to dobra ziemia, ale byliśmy w ich oczach, tych Anakitów, jak szarańcza. To ale tak naprawdę ich powstrzymało przed tym, co Bóg miał dla nich. Ale. Kultura niewiary ma zawsze swoje ale. Ma zawsze jednakże. Ale kultura wiary, ona usuwa ale ze swojego języka. Pamiętacie, co powiedziałem? Mając tego samego ducha wiary, uwierzyłem i powiedziałem. Uwierzyliśmy i
powiedzieliśmy. Jezus dał tobie ducha wiary, jeśli jesteś wierzącym człowiekiem. A jak nie, to jak najszybciej przyjmij Chrystusa, bo On da ci wiarę. On dał ci ducha wiary właśnie w tym celu, abyś mógł mówić słowa, abyś mógł zmieniać rzeczywistość, abyś mógł kreować to, co Bóg ma dla twojego życia, dla miasta, dla twojej rodziny, dla świata. Uwierzyłem, przeto powiedziałem. Pamiętam, jak któregoś dnia z powodu rzeczy, które gdzieś tam się wydarzyły, ja powiedziałem pewne słowa do jednej z moich córek, które były stwierdzeniem faktu tego, co widziałem. I Asia moja popatrzyła na mnie i mówi, słuchaj, nie możesz tak mówić o niej. Mówi, no ale ona tak, a tak postąpiła. I wtedy Asia powiedziała coś bardzo ważnego, co myślę, że często my w tym zawodzimy. Musimy mówić do naszych dzieci, do bliskich, do ludzi, z którymi współpracujemy, w oparciu nie o to, co widzimy w nich, ale w oparciu o to, co Bóg widzi dla nich. W oparciu o to, co Bóg chce uczynić z nimi i w ich życiu, a nie w oparciu o to, co widzimy. Jeżeli będziesz mówił tylko w oparciu, co widzisz w postępowaniu tej czy innej osoby, to ta osoba się nie zmieni, będzie taka sama. A więc my nie będziemy mówili w oparciu o to, co widzimy, ale musimy zobaczyć, jak Bóg widzi tę osobę, w którym miejscu On ją widzi i co On dla niej przygotował. I wtedy musimy wypowiadać te słowa jako Boże prorocze słowa nad tą osobą, aby rzeczy, które Bóg zamierzał, się dokonały. A więc jeżeli mówimy w oparciu o to, co teraz widzimy, to mówimy, będzie recesja, jest recesja, będzie głębsza recesja. O, mówimy o... Ten rząd jest zły i będzie jeszcze gorszy. A więc dlaczego mamy ciągle wypowiadać negatywne rzeczy? Czy nie powinniśmy zacząć ogłaszać pewne dobre rzeczy? Bóg powołał ciebie i mnie, abyśmy królowali na tej ziemi w imieniu Jezusa. Abyśmy zmieniali rzeczywistość. Ale nie abyśmy poddawali się rzeczywistości. Tak naprawdę to kultura wiary, ona zmienia nasz stosunek do rzeczywistości. I kiedy Bóg widzi właściwą postawę, to chcę ci powiedzieć, że kultura wiary zaprasza Boga tak naprawdę do naszej rzeczywistości i On zaczyna ją zmieniać. Jeszcze raz chcę, żebyście to uchwycili. Kultura wiary, ona, czyli to, co mówimy, ona jest związana, kultura wiary, z naszym słowem, z naszym językiem. Ona zaprasza Boga do naszej rzeczywistości. I gdy Bóg widzi, że zaczynasz mówić w proroczy sposób to, co On widzi dla tej sytuacji, wtedy On zmienia tę sytuację i On zmienia rzeczywistość. Więc jest czas, abyśmy powstali, Kościele, abyśmy odkryli moc naszych słów, abyśmy zobaczyli, że tak naprawdę Bóg powołał ciebie i mnie, abyśmy ustanawiali Królestwo Boże na tej ziemi. A więc widzimy tutaj to postawę tych 10 wywiadowców. 30 werset mówi tak, że potem jak przyszli i jak powiedzieli swoje ale, na tę wieść wszyscy ludzie oburzyli się na Mojżesza. 14 rozdział, 2 werset mówi, w Izraelitach narastał bunt przeciw Mojżeszowi i Aaronowi. W końcu ludzie wybuchli, szkoda, że nie pomarliśmy w ziemi egipskiej albo i na tej pustyni. I w końcu 14:4 mówi, i zaczęli zachęcać się nawzajem, obierzmy sobie wodza i wróćmy do Egiptu. Zobaczmy, jaka była reakcja na słowa 10 wywiadowców. Czy oni mówili coś przeciwko Mojżeszowi i krytykowali go? Nie. A mimo to czytamy tutaj, że ludzie oburzyli się na Mojżesza. Oni tylko wypowiedzieli ale dla Bożej wizji. Oni tylko nie stanęli za Bożą wizją, którą przekazał Mojżesz. Widzisz, nie musisz krytykować przywódców, nie musisz krytykować lidera czy kogoś, kto cię prowadzi. Wystarczy, że powiesz ale dla Bożej wizji. Nie wzmocnisz jej. Nie staniesz za nią. I to wystarczy, aby diabeł mógł zrobić swoje. Przyjrzyjmy się teraz kulturze wiary, czyli postawa Kaleba i Jozuego. Czytamy 14 rozdział, werset 7-9. I powiedzieli wobec wszystkich zgromadzonych, Kaleb i Jozue, ziemia, przez którą przeszliśmy i którą zbadaliśmy, jest ziemią nadzwyczaj dobrą.
Co do tego się jedni i drudzy zgadzali, tak? Tych 10 i tych 2 mówi, tak, to dobra ziemia. O, mlekiem i miodem płynąca. Ale zobaczcie różnicę. Jeśli Pan upodobał nas sobie, to nas do niej wprowadzi. On nam da tę ziemię opływającą w mleko i miód. Tylko nie buntujcie się przeciwko Panu. Nie bójcie się mieszkańców tej ziemi. Tak padną naszym łupem. Nie mają osłony. Z nami jest zaś Pan. Nie bójcie się ich. To jest brzmienie kultury wiary. Tak brzmi kultura wiary. Widzisz, kultura wiary mówi, Bóg ma w nas upodobanie, bo Bóg nam okazał łaskę. Oni mówili, że Bóg ma w nas upodobanie i okazał nam łaskę. Kiedy to się stało? Kiedy wyprowadził ich z Egiptu? Kiedy rozdzielił Morze Czerwone? Kiedy czynił cuda i plagi różne były w Egipcie, ale żadna z nich nie dotknęła Bożego ludu. Bóg ma w nas upodobanie. On okazał nam łaskę. Chcę wam powiedzieć, Bóg ma w tobie upodobanie. Bóg okazał ci łaskę. To, że jesteś wierzącym, to tak naprawdę jest niczym innym, jak właśnie wynikiem tego, że Bóg ci okazał łaskę, bo nie mógłbyś uwierzyć, gdyby Jezus nie dał ci wiary. Bóg okazał ci łaskę. On ma w nas upodobanie. On tak naprawdę otworzył niebo nad twoim życiem. To jest ważne, abyśmy to rozumieli, że niebo jest otwarte nad nami. Nie musimy się zmagać, aby otworzyć niebo, bo Jezus już je otworzył. Kiedy On umierał na krzyżu, kurtyna się roztarła od góry do dołu. Bóg otworzył niebo, Bóg dał nam dostęp do tronu łaski. Niebo jest otwarte, Bóg nam okazał łaskę. Jeśli On z nami, któż przeciwko nam, potrzebujemy zobaczyć to, w jaki sposób Bóg patrzy na Kościół, jak patrzy na twoje życie. A więc to jest kultura wiary, o jakiej mówimy dzisiaj tutaj w tym fragmencie. Kaleb mówi, zdobędziemy tą ziemię, bo z nami jest Bóg. Zdobędziemy te miasta, zdobędziemy Częstochowę, bo z nami jest Bóg. Widzisz, kultura wiary kocha wyzwania. Jeśli żyjesz w kulturze wiary, to będziesz kochał wyzwania. Nie będziesz mógł usiedzieć na miejscu. Nie będziesz mógł siedzieć w łasce i być skupionym na swoim życiu. Kultura wiary zdobywa. Kultura wiary kocha wyzwania. A co mówi kultura niewiary? Obierzmy sobie wodza, który nie lubi wyzwań i wróćmy do Egiptu. Lepiej by było, gdybyśmy pomarli lepiej może na tej pustyni. Jakiego wodza szuka kultura niewiary, który zgodzi się na życie w letności, zgodzi się na życie bez wyzwań, zgodzi się na życie w oparciu o to, co widzimy, a kultura wiary szuka przywództwa, który kocha wyzwania, który prowadzi w oparciu o to, co widzi od Pana Boga. Amen? A więc teraz przyjrzymy się reakcji Boga na te dwie kultury. Przedstawiłem wam kulturę niewiary na przykładzie 10 wywiadowców, w jaki sposób ona brzmiała i dlaczego. Pokazałem wam króciutko kulturę wiary na przykładzie Kaleba i Jozuego, a teraz zobaczmy, jak Bóg reaguje na te dwie postawy, bo tak naprawdę kultura wiary i niewiary to jest postawa, jaką znajduje w nas Bóg. Ale pamiętajcie o tym, co powiedziałem. Uwierzyłem, czy to powiedziałem, mając tego samego ducha wiary, który był w Chrystusie. Wierzymy i mówimy. I oto teraz reakcja Pana Boga. 14 rozdział, werset 11. Wtedy Pan powiedział do Mojżesza, jak długo ten lud będzie mną pogardzać? Jak długo nie będą mi wierzyć, pomimo wszystkich znaków, których dokonałem wśród nich? Zwróć uwagę, że niewiara zawiera pogardę dla Boga. Jak długo ten lud będzie mną pogardzał? Widzisz, słowo pogardzać znaczy odrzucić. A więc Bóg mówi, jak długo ten lud będzie mnie odrzucał? Jak długo będziesz odrzucał Boga, który wybrał sobie ciebie i dał ci poznać swoją dobroć i swoją łaskę. Bo kiedy nie wierzysz, to ty odrzucasz Boga. Kiedy mu nie ufasz, odrzucasz Boga. Z kolei kultura wiary zawiera, wiara zawiera cześć, czyli kultura wiary zawiera cześć. Zawsze, jeśli znajdziesz gdzieś kulturę wiary, znajdziesz tam szacunek i znajdziesz tam cześć. Nie tylko dla Boga, ale również dla ludzi. Jeśli znajdziesz gdzieś kościół, który żyje w kulturze wiary, to zobaczysz, że w tym kościele jest szacunek. Jest cześć dla Boga i dla ludzi, bo my jesteśmy stworzeni na obraz i na podobieństwo Boga. Jeżeli nie szanujemy siebie nawzajem, to nie szanujemy Boga, który jest w nas.
Zawsze, gdzie znajdziesz wiarę, znajdziesz szacunek. Zawsze, gdzie znajdziesz niewiarę, znajdziesz bunt. Jeśli znajdziesz kraj, w którym jest kultura niewiary, znajdziesz krytykę, znajdziesz bunt, znajdziesz rozłamy, znajdziesz podziały i będziesz, nigdy nie znajdziesz w takim miejscu szacunku dla władzy. Nigdy. Ale kultura wiary to ma. I ktoś z was powie amen. A więc niewiara zawiera pogardę dla Boga, czyli pogardzić, odrzucić. A więc jeśli kultura niewiary odtrąca Boga, to chcę wam powiedzieć, kultura wiary zawsze przyciąga Boga. Jeśli gdzieś znajdzie Bóg, nie mówię Kościół, ale rodzinę, małżeństwo, w której zobaczy i usłyszy wiarę, to to przyciągnie jego obecność. I on zmieni wszystko, w czym się znaleźli, jako rodzina, jako dom, cokolwiek by to było. Ja w to wierzę. Ja w to wierzę. Jeszcze ciekawe miejsce, 14 rozdział i 28 werset. Powiedz im, to jest reakcja Boga na to, co Bóg zobaczył. Spełnię wam to, o czym mówiliście w mojej obecności. Albo Bóg mówi do moich uszu. Na tej pustyni padną wasze trupy i wszyscy spisani spośród was w pełnej liczbie, od 20 roku życia wzwyż, wszyscy, którzy szemraliście przeciwko mnie, nie wejdziecie do ziemi, co do której przysiągłem, że osiedlę was w niej, za wyjątkiem Kaleba, syna Jefunego i Jozuego, syna Nuna. Popatrz na to. Bóg powiedział, nie wejdziecie do ziemi, którą przysiągłem, że osiedlę was w niej. Bóg mówi, ja wam przysięgam. Czym jest niewiara, jeżeli Bóg mówi, obiecuje to? To jest pogardzenie Bogiem. To jest odrzucenie Boga. To jest powiedzenie Bogu, Boże, jesteś słaby. Ty nic nie możesz. Tym jest niewiara. I więc jeżeli mówisz coś takiego do Boga, podważasz Jego obietnicę, podważasz Jego słowo, to Bóg nie może być przyciągnięty do twojego życia. Bóg nie może przyjść do twoich finansów. Bóg nie może przyjść do twojego zdrowia. Bóg nie może przyjść do twojego małżeństwa. Bóg nie może przyjść do twojego kościoła. Bóg nie może przyjść do miasta ani do narodu, jeżeli takie rzeczy widzi. Jeśli chcemy Bożego Królestwa, jeżeli chcemy, aby Królestwo Boże przyszło, nie wystarczy modlić się nieustannie, przyjdź Królestwo Twoje i bądź wola Twoja, ale potrzebujemy dołożyć albo połączyć naszą wiarę z naszym językiem, z naszą mową. Wtedy pewne rzeczy zaczną się wydarzyć. Więc Bóg mówi tutaj, powiedz im, jako żyje Pan, spełnię wam to, o czym mówiliście w mojej obecności. Spełnię to, o czym mówiliście. Bóg mówi w mojej obecności. Do moich uszu. Ktoś was powie, czy chcesz mi powiedzieć, że Bóg słyszał to, co ja mówiłem do mojej żony, kiedy nikt nie widział? Tak. Czy chcesz powiedzieć, że to, co ty mówiłeś o liderze, albo o pastorze, albo o kimś z przywódców, Bóg to słyszał? Tak. A czy chcesz powiedzieć, że Bóg słyszał to, co mówiłeś do samego siebie, kiedy jechałeś samochodem, albo byłeś w lesie na spacerze? Tak. Wszystko, co mówisz, mówisz do jego uszu. Wszystko, co mówisz o kimś, o córce, o żonie, o mężu, o liderze, o szefie w pracy, o władzach. Wszystko mówisz w Bożej obecności. To, co mówisz, ma sens. To, co mówi, ma znaczenie dla Boga. Jezus powiedział, na podstawie waszych słów będziecie osądzeni albo potępieni, albo usprawiedliwieni. Albo będziecie usprawiedliwieni, albo będziecie osądzeni na podstawie waszych słów. Jezus powiedział, że z każdego bezużytecznego słowa ludzie zdadzą sprawę przed Bogiem, które wypowiedzieli. Twoje słowa mają sens, twoje słowa mają znaczenia. Bóg na nie patrzy, Bóg zwraca uwagę. To, co słyszy,
to, co widzi, na to odpowie. Potrzebujesz to zmienić. Bo kiedy byłem dziecięciem, mogłem sobie tak mówić. Mogłem się zadowolić tylko tym, że już nie klę. Ale teraz już jest czas, aby dojrzeć. Jest czas, Kościele, aby dorosnąć. Jest czas, aby pójść dalej. Musimy zmienić swój język. Musimy zacząć mówić w taki sposób, w jaki mówi Duch wiary. A więc w Królestwie Bożym nie tylko ważne jest to, w co wierzysz, ale również ważne jest to, co mówisz. Dzisiaj możemy przyjąć postawę wobec pandemii i tego, co się dzieje wokół nas, taką jak my o tych 10 wywiadowców. Ludzie patrzą na nas jako na wierzących ludzi. I możemy wypowiadać recesję, możemy ogłaszać nad naszą pracą bankructwo, możesz ogłaszać po prostu porażkę, możesz ogłaszać, że ci się nie uda. W ten sposób uwalniasz te rzeczy nad swoim życiem. Ale możesz zmienić słowo. I powiedzieć, nie. Jak byłem dziecięciem, tak mówiłem. Ale teraz będę mówił to, co mówię w duchu. Pamiętasz, mając tego samego ducha wiary, mówienie nie wypływa z duszy. Mówienie wypływa z ducha. Biblia nie mówi, że mając tą samą duszę wiary. Dusza to są emocje, to są myśli, to są nasze decyzje, które podejmujemy pod wpływem okoliczności, tego, co widzimy. Właśnie to, co jest w rzeczywistym wymiarze. Ale Słowo Boże mówi, uwierzyłem w duchu i powiedziałem. Mając tego samego ducha wiary. To jest bardzo ważne. Popatrzcie teraz na 34 werset w 14 rozdziale. Tutaj jest Boża reakcja na kulturę niewiary. Bóg mówi, ile trwał zwiad w tej ziemi, a trwał 40 dni. Tyle też, licząc dzień za rok, a więc 40 lat, ponosić będziecie karę za wasze winy i doznacie mojej niechęci. Tutaj jest słowo karę, ale tak naprawdę Bóg mówi, owocem tej kultury niewiary i tego, co ja usłyszałem, to, co mówiłem, to, co mówiliście wobec mnie, będzie moja niechęć. Doznacie mojej niechęci. Wow. Wiesz, jest napisane, że bez wiary nie można podobać się Bogu. Ale chcę wam powiedzieć, bez mówienia w wierze, tak jak mówi Bóg, nie można się podobać. To nie jest tylko kwestia tego, że ty wierzysz w Pana Boga, że On umarł na krzyżu za twoje grzechy i zmartwychwstał. Ale to, jak mówisz, mając Jego ducha wiary, to jest ważne. Bo Bóg mówi, jeśli będziecie wypowiadali niewiarę, ciągle wypowiadali te słowa niewiary, to nie będę mógł was błogosławić. Zrób to dla siebie. Zrób sobie przysługę i zacznij, zmień swój język. Przestań gadać jak trzylatek. Przestań gadać jak ktoś, kto dopiero się nawrócił. Nie zadawalaj się tylko tym, że ty już nie klniesz, ale zacznij się zadawalać tym, że mówisz tak, jak mówi Bóg. Amen? To jest bardzo ważne. A więc w tych czasach potrzebujemy przyjąć taką postawę jak Kaleb i Jozue wobec rzeczy, które są wokół nas i powiedzieć, nie bójcie się, z nami jest Pan. On ma w nas upodobanie. Jeśli Bóg jest z nami, to któż przeciwko nam? To jest postawa, którą Bóg oczekuje od nas dzisiaj. Widzisz, to czy teraz Bóg ukształtuje w nas kulturę wiary, będzie miało wpływ na to, jak będzie wyglądał Kościół po pandemii, która się skończy. Będzie miało wpływ na to, jak ty będziesz funkcjonował w biznesie, w rodzinie, w służbie, w kościele, w wielu różnych innych rzeczach. Czy wejdziesz do ziemi obiecanej? Czy wejdziesz do tego wymiaru, który Bóg ma dla ciebie, czy nie? Więc widzisz, kultura niewiary uwalnia niechęć Boga i zatrzymuje nas na pustyni. Bo Bóg tutaj powiedział, że tyle, ile byliście na zwiadach, to tyle lat będziecie doznawać mojej niechęci. Na czym polegała niechęć Boga? Ta niechęć polegała na tym, że Bóg nie mógł ich wprowadzić do ziemi obiecanej, nie mógł wprowadzić do wymiaru życia w królestwie. Spędzili po prostu całe jedno pokolenie na pustyni. Ja nie chcę spędzić resztę swojego życia na pustyni. Nie chcę żyć na takiej duchowej pustyni.
chcę wejść do tego, co Bóg ma dla mnie. Chcę wejść do Bożego Królestwa. Chcę wejść do tego wymiaru, który Bóg przygotował dla mnie. Gdyż kultura wiary uwalnia Boże upodobanie i wprowadza nas do ziemi obiecanej. Wprowadza nas do Królestwa Bożego. Tym jest kultura wiary. I to jest dokładnie to, co Bóg chce ustanowić w Twoim i w moim życiu, w Kościele, w mieście, w narodzie. Wstaniemy teraz. Chciałem, żebyśmy się modlili. Tutaj na miejscu mam na myśli, że wstaniemy. Pamiętacie, co powiedział Paweł? Mając tego samego ducha wiary. Uwierzyłem, że to powiedziałem. Chciałem, żebyśmy podziękowali Bogu, że dał nam ducha wiary. On dał nam ducha wiary, tego samego ducha, który był w Chrystusie. Właśnie w tym samym celu, abyśmy tak jak Jezus mówili w wierze, przemawiali w autorytecie, abyśmy mówili do fal, abyśmy mówili do wiatru, abyśmy wypowiadali słowa życia do życia ludzi. Abyśmy nie ogłaszali klęski w ich życiu. Już wystarczająco dużo słyszą tej klęski w TVP. Ale żebyśmy wypowiadali słowa wiary. Bóg do tego Ciebie powołał. Ale zacznij od siebie. Zacznij mówić do bliskich, do siebie, do biznesu. Zacznij mówić do swojej rodziny, do kościoła, którego jesteś częścią. To jest nasze powołanie. Módlmy się teraz o to. Panie, dziękujemy Ci za ducha wiary, którego nam dałeś. Dziękujemy, że ten sam Duch Święty, który był w Jezusie, jest w nas. Ten sam Duch Święty, który sprawiał, że Jezus mógł przenosić góry, mógł uzdrawiać, mógł pomnażać jedzenie. Ten sam Duch wiary, który był w Chrystusie, ten sam Duch wiary jest w nas. Dziękuję Ci, że dałeś nam tego ducha i uwierzyliśmy, abyśmy mogli mówić. Abyśmy przestali mówić jak dzieci, ale zaczęli mówić jak dojrzali ludzie. Panie, szczególnie w tych czasach potrzebujemy Kościoła, który mówi w dojrzały sposób, który wypowiada słowa wiary, który żyje w kulturze wiary i mówi językiem wiary. Ojcze, o to się modlę dzisiaj dla siebie, dla naszego Kościoła i również dla tych wszystkich, którzy nas słuchają przez internet. Panie, modlę się, aby zaniechali takiej dziecięcej, niemowlęcej mowy, ale żeby zaczęli żyć w wierze, aby zaczęli im wypowiadać, każda osoba zaczęła wypowiadać słowa wiary, tak jak Kaleb i Jozue. Panie, ogłaszam to, że Ty jesteś z nami, a jeśli Ty z nami, to któż przeciwko nam? Panie, dziękuję Ci, że niebo jest otwarte. Dziękuję Ci, że Ty dajesz nam łaskę życia w Twoim Królestwie. Modlę się o każdą osobę, która nas oglądała albo która nas słuchała dzisiaj, aby mogła tego doświadczać w swoim życiu każdego dnia. W imieniu Jezusa. Amen. Amen. Alleluja. Stojąc, chciałem, żebyście pozostali jeszcze przez chwilę. Tak jak jakiś czas temu Bóg mi powiedział, aby wypowiadać błogosławieństwo w imieniu Jezusa, tak zanim zakończymy nasze nabożeństwo, chcę wypowiedzieć to błogosławieństwo, które Pan polecił Mojżeszowi, aby wypowiadać nad Bożym ludem. Jeżeli nie należysz do Bożego ludu, chcę też Ci powiedzieć, w jaki sposób możesz do Niego należeć, w jaki sposób możesz się do Niego przyłączyć. Jezus powiedział tak, ten, kto mnie wyzna przed ludźmi, tego ja wyznam przed Ojcem moim i aniołami Bożymi. Biblia mówi, że On do swojej własności przyszedł, ale swoi Go nie przyjęli. Ci, którzy Go przyjęli, dostali prawo, aby nazywać się dziećmi Bożymi. Więc kiedy przyjmujesz Jezusa, stajesz się częścią ludu Bożego, częścią Kościoła, powszechnego Kościoła, nie rzymskokatolickiego, ani jakiegoś protestanckiego, ale częścią Kościoła Jezusa, za które On zapłacił największą cenę. Więc możesz przyjąć Jezusa dzisiaj, zaprosić Go do swojego serca. W ten sposób On będzie mógł rozpocząć nowy okres w Twoim życiu i zacznie się błogosławić. Da Ci też ducha wiary, abyś mógł wypowiadać słowo wiary. A teraz chcę zakończyć tym błogosławieństwem, które jest w Bożym Słowie. Bóg powiedział do Mojżesza, synów Izraela będziecie błogosławili w taki sposób. Dzisiaj my jesteśmy też duchowym Izraelem. Też nie powiedziałem, że Izrael już nie jest Bożym wybranym narodem, ale my jesteśmy też Bożym ludem przez wiarę w Jezusa. I Bóg mówi, że nad Bożym ludem będziecie wzywali mojego imienia, a ja będę wam błogosławił.
To imię, które Bóg nam dał, które przewyższa wszystko, imię, które jest ponad wszelkim imieniem, to jest imię Jezus. I w tym imieniu chcę was błogosławić. Niechaj ci błogosławi Jezus. I niechaj cię strzeże. Niech Jezus rozjaśni nad tobą swoją twarz i niech przychylny ci będzie. Niech ku tobie skieruje Jezus swój wzrok i niech zawsze darzy cię pokojem. Błogosławię cię w imię Ojca, Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego. Amen. Amen. Pamiętajcie, w tę sobotę pokoju uzdrowienia o godzinie 10, jeżeli chciałbyś, żebyśmy modlili się o ciebie tutaj na miejscu, po prostu zapisz się, zarejestruj przez naszą stronę pokoju uzdrowienia shoreline.pl / przez pokoju uzdrowienia. Ja będziemy się tutaj o ciebie modlili. Do zobaczenia też w środę o godzinie 19:30 na godzinie modlitwy. I miejcie dobry tydzień. Tak naprawdę to wszystko, co najlepsze przed nami.